Mamy pandemię od ponad roku. W tej chwili jest zauważalne zmniejszenie ilości zakażeń, natomiast coraz więcej pacjentów trafia i do SOR-u, i do różnych poradni z powikłaniami po-covidowymi. Stąd konieczność otworzenia poradni covidowej, żeby móc zabezpieczyć tych chorych po przechorowaniu covida. Objawy są różne po tym covidzie. Ja na przykład mam utratę równowagi i szum w uszach. Nie ma absolutnie żadnej rejonizacji. Do poradni covidowej może trafić każdy z całej Polski. Jeśli tylko ma skierowanie, zapraszamy. Telefony od rana, odkąd tu jesteśmy, się urywają. To świadczy o tym, że zainteresowanie jest. Bardzo duże zainteresowanie, nie tylko z województwa, ale także spoza województwa. Także widać, że trafiliśmy w potrzeby. Zresztą no, jestem lekarzem, tak? Widzę na co dzień, ilu pacjentów ma problemy, szczególnie neurologiczne, po przechorowaniu COVID-u, więc to wynika po prostu tylko i wyłącznie z konieczności zapewnienia im dalszej opieki ambulatoryjnej. Jeżeli przechorował pacjent COVID, a następnie czuje się źle, ma różne dolegliwości, czy to problem z dusznością, czy z łatwą męczliwością, czy ta słynna mgła covidowa, przewlekłe zmęczenie, bezsenność, bóle mięśniowe, bóle neuropatyczne, to wszystko powinno skłonić chorego do tego, żeby pokazać się u nas i pozwolić się przebadać. By trafić do Was, trzeba mieć skierowanie. Tak, w związku z tym, że poradnie covidowe jeszcze oficjalnie nie istnieją w Polsce, stworzyliśmy poradnię covidową na bazie poradni neurologicznej. Dlatego potrzebne jest skierowanie do poradni neurologicznej z dopiską stan po COVID, tak? Z rozpoznaniem ICD-10 Z03. Najlepiej wtedy zostanie pacjent tutaj do nas zarejestrowany. To jest poradnia neurologiczna, no spodziewamy się jakichś objawów dysfunkcji układu nerwowego. Ci ludzie się generalnie skarżą na zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji uwagi, bezsenność, zaburzenia snu generalnie, bóle, zawroty głowy, takie niespecyficzne objawy, no, które generalnie zostały wydzielone z poradni neurologicznej ogólnej, a wiedząc, że mamy tych chorych po przebyciu COVID-19, staramy się zdiagnozować głębiej, czy tu mamy do czynienia z jakąś dysfunkcją układu nerwowego. Jeśli okaże się, że objawy nie podpadają pod poradnię neurologiczną, ale jest to osoba po COVID i może być to objaw, który kwalifikowałby do na przykład innej poradni, co wtedy? Mamy poradnie specjalistyczne i w lecznictwie otwartym, i na terenie szpitala, także mam możliwość skierowania tych pacjentów tamże. Również tych po COVID-u? Tak jest. Są to tacy sami chorzy jak inni, także nie robimy tutaj żadnych, powiedzmy, wyborów specjalnych w tym kierunku. Tam, gdzie ma pacjent trafić, tam trafia. Pan jest po hospitalizacji u nas na oddziale? Tak. A ma pan dokumentację medyczną? Nie, nie mam. Nie poinformowano mnie. Nie poinformowano. Dobrze, to ja sobie to będę musiał znaleźć w dokumentacji szpitalnej. A w międzyczasie proszę mi powiedzieć, jak się pan czuje, co panu doradza. Dobrze? No tak, bezsenność to jest jedna sprawa, że ona mnie karmi tabletką i pozytywum, ale to nic nie pomaga. 2-3 godziny, koniec po spaniu. Takie, jakie dostanę bez recepty. Po prostu. Tak, tak, bez recepty. Wcześniej, przed chorobą, były jakieś trudności w zasypianiu, z zaburzeniami snu? Nie było. Nie wiem, czy do mediów, ale ma pan jakieś, powiedzmy sobie, sny, cokolwiek, co by panu utrudniało zasypianie? Nie, wybudza się pan z tego powodu? Nie wybudzam się z takiego jakiegoś snu albo czegoś. Nie, po prostu usnę 2-3 godziny i koniec postania. Czyli są właściwie takie trudności w zasypianiu, które są takie nieefektywne z wybudzeniami częstymi, tak? Tak. Dobrze. Pamięta pan, bo jeszcze nie mam tej dokumentacji otwartej, co było z zaleconych leków do przyjmowania ambulatoryjnej domowej? Nie pamiętam. A z pamiętania? No, czasami na kartce muszę sobie zapisywać. Czy jest to jakieś nowum w pańskim stanie zdrowia? Tak, no i zapisywanie. Pani nie będzie.